Wyjątkowe miejsce, wyjątkowy dzień, wyjątkowi prezenterzy. Wyjątkowi ludzie, wyjątkowe zwierzęta, wyjątkowa pogoda, wyjątkowy dzień ojca, bo również z tego powodu się tutaj zgromadziliśmy. Poloniada 2023, impreza rodzinna i tych rodzin tutaj naprawdę jest sporo. Można powiedzieć, że wszyscy dobrze się bawią. Atmosfera rzeczywiście jest gorąca, nie tylko ze względu na kapitalną pogodę, bo dzisiaj ta naprawdę dopisała, ale dlatego, że jest tu po prostu rodzinnie, że jest tu fajnie, że jest tu przyjemnie. I każdy, ja nie chcę brzmieć jak taki tramwajarz, ale każdy zdecydowanie dziś tutaj, jak się pojawi albo pojawił, znajdzie bądź znalazł coś dla siebie. A w programie między innymi. No tak, my jako dorośli faceci skorzystaliśmy już z kilku punktów tegoż programu, bo pojawiliśmy się w zagrodzie dla zwierząt, gdzie próbowaliśmy nawiązać kontakt z istotami, które wydobywają z siebie jedynie lekkie pomruki, natomiast w języku ludzkim porozumieć nam się było jednak ciężko. Aczkolwiek byliśmy zaczepiani przez owież zwierzęta, owieczki, kozy, co tam jeszcze było, gęsi, kury, kaczki. Daniel jest dyplomatą, ale idę na zakład, że gdybyśmy byli Niemcami, gdybyśmy byli Niemcami, bo ci bekają, jak wiadomo, w miejscach publicznych, wówczas z bekającymi zwierzętami dogadalibyśmy się z pewnością. Dzisiaj niestety nie było to takie łatwe, o czym za chwilę się przekonacie. B. Nic z tego, poczekajcie. B. B. W każdej rodzinie jest tak, że jest jakaś czarna owca. Tutaj okazuje się, że tych czarnych owiec jest znacznie więcej. Nie wiem, co one tak naprawdę zrobiły, ale jest także świnia. Znaczy jest to mała świnka, ale ona jakaś taka nieruchoma. Chyba nie za bardzo chce z nami porozmawiać. W ogóle nie ma ochoty na nic, oprócz tego, że wyleguje się tutaj w słońcu. Może ktoś jej podłożył świnię. Po raz pierwszy w historii tego radia Mariusz Infulecki, czyli ja, macam kurę. Macam kurę. I wymacałem, tu już jest jajko, także zobaczcie, z tego miejsca niebawem wyskoczy to, co chętnie zajadamy na śniadanie. Dziękuję. Ale oprócz tego, także ta część poloniady, która jest jakby najważniejsza, czyli zawody, wydarzenia sportowe. Był bieg z babą na plecach, ale my w nim nie wzięliśmy udziału, dlatego że no, nie mieliśmy baby. To znaczy ja próbowałem się wcielić w rolę tejże, ale niestety jurorzy tego konkursu powiedzieli, że absolutnie nie ma takiej możliwości, więc z tym zapuszczaniem włosów muszę jeszcze poczekać co najmniej 3 lata. Nie ogoliłeś się przede wszystkim, zacznijmy od tego. Ale kto z nas jest nieogolony, to widać. No obaj jesteśmy. Ale oprócz tego zabawy. Taki zaraz jest mobny. Oprócz tego zawody dla dzieciaków, bo one uczestniczyły w biegach przełajowych, radziły sobie całkiem nieźle, miały z tego całkiem niezłą zabawę. Za nami w tle skoczna muzyka rytmiczna, do której bawią się także troszeczkę starsi po spożyciu kilku napojów chłodzących. Były także nagrody, stypendia przyznawane przez KD Market w różnych dziedzinach, czy to naukowych, czy właśnie sportowych. Ja tutaj wejdę w słowo. Większość tych stypendiów, nie wiem czy nie wszystkie, zdobyły młode damy, zdobyły dziewczyny, zdobyły kobiety. Ja się zastanawiam, czy młodzi mężczyźni, ci polsko-amerykańscy w Stanach Zjednoczonych, opuścili się w nauce, czy po prostu oddali walkowerem te stypendia swoim koleżankom? Ja myślę, że po prostu dziewczyny są lepsze, pod każdym względem. Za nami tłum, ale co najważniejsze, wokół nas. I po tym można rozpoznać, że dojeżdża się do Poloniady, unosi się niesamowity zapach wyjątkowej polskiej kuchni z przepyszną kiełbasą na czele. Z tą kiełbasą, która towarzyszy Polakom od niepamiętnych czasów. Tak, dlatego my teraz po prostu pójdziemy coś zjeść. Tutaj tak naprawdę jest dzisiaj centrum poloniny Stanów Zjednoczonych, a jeżeli nie Stanów, to na pewno Chicago. Tak, zgadzam się. Ludzie nam dopisali, pogoda nam dopisała, a dzieci są zadowolone. Sądząc po minach osób tutaj również, a dużo atrakcji, trawa zielona, słońce świeci, a na pewno paliliśmy sobie wszyscy czoła dzisiaj. Po zapachach sądzę, że nie tylko czoła były palone, ale o tym może nie teraz. Nie, całkiem serio. Żarty na bok. Skoro udało się w minionym roku, skoro udało się dziś, to kolejne poloniady przed nami. Kolejne poloniady przed nami na pewno. Ja tu właśnie przy tej poloniadzie chciałabym zauważyć, że
My organizujemy ten piknik z przerwą na pandemię, prawda, od 2012 roku. Będzie to kontynuowane, bo sądząc, jak widzę, a jak rodzice kibicują dzieciom w tych zawodach sportowych, jak krzyczą: Kacperek, biegnij, podnoś tak. się, prawda? Sędzia, kalosz! Tak, jak tutaj wszyscy są zadowoleni i biorą czynny udział w wszystkich atrakcjach sportowych, które przygotowaliśmy. I pójdź, po 3 godzinach spędzonych na Poloniadzie, wielu zjedzonych kiełbasach, a także wypitych wielu napojach chłodzących, rzecz jasna bezalkoholowych, wracamy do Was, by pojawić się w tym samym miejscu. Tak, natomiast nie mamy absolutnie żadnych wyrzutów sumienia, dlatego że pokonaliśmy kilkanaście mil, podążając tutaj właśnie po Polanie między 5 a 7 w Bassy Woods. Myślę, że licznik kroków w smartwatchu był to w stanie wszystko skumulować i pobiliśmy wszelkie rekordy, jakie tylko można było pobić. I do zakładu, że my także we dwóch skumulowaliśmy, teraz wyszło mi lepiej to słowo, tyle kalorii, że spokojnie starczy nam do wieczora i bez kolacji się obędzie. Bardzo dziękujemy Beacie i całej ekipie KD Market za zaproszenie do tego kapitalnego miejsca i na tę kapitalną imprezę. Ja muszę przyznać, że na Poloniadzie jestem drugi raz. Pierwszy raz byłem rok temu, to było w Yorkville. Dzisiaj jest tak samo dobrze, a może nawet i lepiej. Dlatego zapraszamy za rok, bo skoro w tym roku jest lepiej niż było w roku poprzednim, to aż boję się myśleć, co będzie za rok. Nigdzie tego nie znajdziecie, co na Poloniadzie przy... obiedzie. KD Markecie. Że jest to... ja nagrałem jeszcze raz. Czemu?